Film powstaje przy współpracy z firmą Food Machinery Euro, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów. Ja nazywam się Konrad i zapraszam Cię do dalszej części materiału. Kategoria suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia. To pytanie na egzaminie z Urzędu Dozoru Technicznego możesz otrzymać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz suwnicę sterowaną tak zwanymi nastawnikami bez sprężyn zwrotnych. Czyli blokada zerowa jest to urządzenie, które rozłącza Ci sterowanie urządzenia, a dokładnie załączenie urządzenia w sytuacji, gdy jakikolwiek nastawnik znajduje się w pozycji nieneutralnej, czyli niezerowej. O co chodzi? W momencie, gdy nastawniki bez sprężyn zwrotnych włączyłeś do jazdy i puściłeś, to ten nastawnik nie wracał do pozycji neutralnej. On cały czas był w tej pozycji do jazdy i suwnica sobie po prostu jechała, a Ty nie musiałeś trzymać ręki na tym nastawniku. W tym momencie, jeżeli na przykład padł Ci prąd, wywaliło korki, cokolwiek innego, jakakolwiek awaria, rozłączyło Ci wszystko i sterowałeś suwnicą z kabiny, ale miałeś możliwość zejścia z suwnicy, ponieważ miałeś pomoc na przykład przez całą halę, wychodziliście z suwnicy, szliście na dół, załączaliście prąd. W momencie, gdyby blokady zerowej nie było, a ten nastawnik przecież nie wrócił do pozycji neutralnej, a Ty zapomniałeś go nastawić w pozycji neutralną, załączyłbyś prąd, prąd by wrócił do suwnicy, a suwnica samoczynnie by pojechała dalej. W związku z tym, żeby zweryfikować blokadę zerową, to każdy nastawnik, a dokładnie wszystkie nastawniki naraz, powinny być ustawione w pozycji nieneutralnej przed załączeniem suwnicy i w tym momencie próbujesz załączyć rzeczywiście urządzenie. Czyli nastawnik w pozycję nieneutralną, próbujemy załączyć urządzenie. My mamy tutaj krótki film na TikToku. Dzisiaj zademonstrujemy Wam, jak sprawdzić blokadę zerową w suwnicy sterowanej nastawnikami. Prezentujemy. Dajemy nie w pozycję neutralną, tylko do jazdy nastawnik i próbujemy załączyć urządzenie. Jak widzimy, suwnica nam się nie załącza. Następny nastawnik. I kolejny nastawnik, pozycję nieneutralną. I również próbujemy załączyć. Czyli blokada zerowa działa poprawnie. To teraz damy sobie wszystkie nastawniki w pozycję neutralną i zademonstrujemy, że urządzenie nam się załączy. Czyli jak widzimy, blokada zerowa działa poprawnie. Gdzie demonstrowaliśmy właśnie sprawdzenie blokady zerowej, gdzie pracowaliśmy na starszej suwnicy, która była rzeczywiście sterowana z kabiny i była sterowana nastawnikami. Natomiast ja jestem tutaj zwolennikiem sprawdzania każdego nastawnika na blokadzie zerowej osobno, a nie wszystkich naraz. To znaczy, że mając trzy nastawniki do podnoszenia opuszczenia, do jazdy wciągniki wciągarką i do jazdy suwnicą, każdy nastawiam z osobna na pozycję nieneutralną, dwa w pozycję neutralną i próbuję załączyć rzeczywiście urządzenia. Potem następny, następny i w ten sposób mam poprawność sprawdzenia blokady zerowej. Więc w tym momencie wrzucamy taki nieprofesjonalny filmik z TikToka, gdzie możesz sobie sprawdzić właśnie tą blokadę zerową. Jeżeli zrobisz to tak jak na TikToku, pytanie masz zaliczone na egzaminie.